Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witam Państwa na kabaretowej scenie Trójki w piwnicy Przechowalnia w Łodzi. Coś Państwu przyniosłem, właściwie coś Państwu przyszło. To jest taki stary zwyczaj świąteczny, a spotykamy się w święta, że przynosi się jakieś prezenty. Natomiast jeśli się Państwo spodziewają, że to będzie coś miłego, to niestety, no ale przynajmniej ładnie opakowane, prawda? Także to na początek, żeby Państwu było miło, żeby Państwu było, to takie coś. Bardzo proszę, uwaga. Proszę Państwa, witamy się z Państwem z okazji świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość radosna, podniosła, wspaniała, mądra i dobra, ale jest pewien problem, mianowicie magicznej cyfry dożyliśmy. 2000. Proszę Państwa, i my jesteśmy niniejszym dziś, diabeł 2000 i anioł 2000. Państwo ustalcie, kto jest kto, oczywiście audiotele rozpiszemy na ten temat. Posłużyliśmy się tutaj scenariuszem starym jak świat. Niewiele chcieliśmy tu zmieniać. Przychodzimy do Państwa z jasełkami, najogólniej rzecz biorąc. Jasełka odbędą się w trzech odsłonach, zgodnych zresztą z tym, jak to się działo naprawdę. No to co, proszę Państwa, to zaczniemy jasełka. Państwo będą świadkami tego, co tu się będzie działo, bo my nie jesteśmy w stanie na przykład obrócić tej sceny. W normalnych teatrach jest tak, że to się obraca i już są te postaci, które mają... Do szatni. My próbowaliśmy to dzisiaj obrócić. Naprawdę duże osiągnięcie. Także Państwo będą wszystko widzieli. Bardzo wszystko. Proszę, niech chodzi, niech chór się na przykład, wiecie Państwo, ile teraz chór kosztuje normalny, a jeszcze anielski, to ho, ho, ho. Także my zbudowaliśmy chór tak, proszę Państwa, że do tego oto parawanu dopasowaliśmy dość pobieżnie zresztą dwie kobiety znajome. O, i tak jesteście Państwo świadkami cudownego przemienienia sklejki Trójki w chór. Anielski. No z pastuszkami to sami Państwo widzicie jak jest. Pastuszkowie wszystkich krajów dobrze wiedzą jak zagrać, żeby, jak się ubrać, jak zagrać, żeby trzód nie musieć doglądać. To jest także program, jeszcze od razu powiemy, pod patronatem pana Adama Słodowego. Zrób to sam, czyli jak zrobić anioła z zaprzyjaźnionej wokalistki na przykład. No to co, zaczynamy proszę Państwa prawdopodobnie to zamieszanie. Wśród wielu historii, a właściwie historii narodzenia Pana, jest jedna, którą my sobie upodobaliśmy w sposób szczególny i dziś ją będziemy Państwu w kilku odsłonach prezentować. Została ona spisana przez Kazimierza Grześkowiaka. A z Kazimierzem Grześkowiakiem i z tą historią narodzenia Pana było tak, że Kazimierz Grześkowiak po prostu usłyszał kiedyś, jak to historię narodzenia Pana spisał Jędrzej Wowro. Poeta, twórca ludowy, którego odkrył Emil Zagadłowicz i postanowił na tej podstawie spisać swoją historię. Ja mam tutaj głos Kazimierza Grześkowiaka, fragment naszej audycji, w której on opowiada o tej opowieści Jędrzeja Wowro. Proszę posłuchać. Kazimierz Grześkowiak mówi. Jak Maryi było 15 roków, tak przyszedł do niej anioł z wielką jasnością i powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No nieśmy się jak anioł pobożny, to już musi było, a nie po co powiedzieć, dzień dobry, no. O Jezus Maria, powiedziała Maria, co to za ptok? Nie bój się, Maria, powiedział Jamioł, ja ci nic nie zrobię złego, jestem Jamioł od Boga posłany, żeby ci powiedzieć, że będziesz wyjątkiem. 15 roków mąż, męża nie mąż, a dziecko będziesz miała. O Jezus Maria, powiedziała Maria, przecież ja do tego wszystkiego za młodo i co ludzie na to powiedzą? Nic się nie bój, Maryjo, już oto Pana Boga głowa boli, on to wszystko jakoś załatwi. Ty będziesz narodowi grzesznemu zbawieniem, czortowi głowę zetrzesz, a więcej nie mam z Tobą interesu, bo muszę iść dalej. I poszedł. Stop. Drodzy Państwo, głównie Panie, zaraz będzie zwiastowanie, czyli zaraz będzie o tym, co nastąpi wkrótce po tym. On, rzemieślnik,
Stolarz, acz bez cienia marketingu, za oknami trójpolówka. Ona piękna, mądra, skromna, niebogata. Dziś to jakby budżetówka. Będą jeszcze trzej bogaci, dużo biednych i zły jeden. Z alergią na chłopięce głowy. I ucieczka z małym dzieckiem przez pustynię, bez pampersów i bez szczepień podstawowych. Oj, to będzie thriller prawie, bo i wzruszy, i przestraszy, i rozrzewni. Co się tyczy zwiastowania, jedyny to scenariusz, jaki znamy. W razie czego piszcie. Niebo, dział promocji i reklamy. Swoją drogą dobrze, że tak dawno przyszedł był Zbawiciel, no bo dziś, czy to ziemia nazarecko, czy kielecko, trochę dziwnie brzmieć by mogło to żoninę, a mężowi powiedziane przy śniadaniu: wiesz, był u mnie dzisiaj anioł, chyba mieć będziemy dziecko. Play. Święta historia narodzenia Pana. Skrzydło lewe. Zwiastowanie. To święta historia, Pan Jezus i Maryja. Gdy Panna na luteńce cieniutkie brała tony, wszedł anioł i powiedział: niech będzie pochwalony, niech będzie pochwalony. A taka ma nowina, że z Ducha Niebieskiego Bożego poczniesz syna, na chrzcie mu dasz Pan Jezus, a jeszcze to ci powiem, że za to rajskie jabłko ukręcisz łeb wężowi. Maryja rzekła: niech się twym słowom zadość stanie. I tak to się odbyło, najświętsze zwiastowanie. To święta historia, Pan Jezus i Maryja. Od Boga ten sakrament na wieki. Szanowni Państwo, długo zastanawialiśmy się, kogo zaprosić, żeby uniknąć kłopotu tak zwanego pustego nakrycia. Długo zastanawialiśmy się, czy jest na świecie w ogóle taki człowiek, który rozbawiłby Państwa, wprowadził element wesołości, radości, ale zrobił to w sposób ciepły, bez rozpuku. I oczywiście znaleźliśmy kogoś takiego. Ja nawet specjalną zapowiedź ukułem dla tego kogoś, dla naszego gościa, wykorzystując znajomość angielskiego w stopniu, jaki wynika z faktu, że jestem rodzicem dzieci, które się uczą angielskiego. Przed Państwem Merry Christmas Czubaszek. Pani Mario, proszę mi powiedzieć, skorzystamy z faktu, że tego anioła 2000 nie ma. Niech mi pani powie, jaki jest ten anioł 2000? Jakiego się mamy spodziewać? Ja myślę, że on będzie dokładnie taki jak dotychczas, tylko inny oczywiście. Tak. Zacznijmy od skrzydeł, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ja oczywiście nie podejrzewam, proszę Państwa, że dzieci 2000 to będą aniołkom wyrywały skrzydełka jak muszkom. Nie. Może. Ale wychowane na obecnych
reklamach telewizyjnych, myślę, że mogą mieć skojarzenia z tymi skrzydełkami różne. I dlatego ja mam pytanie, panie Andrzeju, z czego będą wyrastać skrzydła aniołowi 2000? No. Ja myślę, szczerze pani powiem, że ja ze skrzydłami tak mało mam do czynienia właśnie na co dzień. Więc właśnie tu pana zaskoczę, bo ja tu zmieniłam temat, więc moim zdaniem będą wyrastać z miłości do ludzi. Aha. Tak. I wydaje mi się, że te skrzydełka będą tak, po pierwsze, w takiej chrupiącej polewie, a utka będą soczyste i takie bardzo kruche. No, natomiast co jeszcze będzie miał anioł 2000? Oczywiście twardy dysk. A dlaczego? Żeby wbić sobie w pamięć, że ludzie są dobrzy, wbrew pozorom. Bo dlatego im będzie pomagać. No, poza tym oczywiście musi mieć stronę internetową. Natomiast wydaje mi się, że z drugiej strony mniej używanej będzie mieć twarz ludzką. Pani Merry Christmas. Tak. Ja, a propos tego dysku twardego, bo mnie to tak bardzo interesuje. Z różnych powodów. Bo pan wie, że ja się na tym nie znam, to ja wiem, głównie. Nie, jak na przykład mi ludzie zarzucają, że o czymś nie pamiętam, to odganiając się od tych zaczepek, mówię, że wszystko mam tu w twardym dysku. Tak, tak. I to pan, samo będzie miał anioł 2000. No właśnie, ale ja mam pewien problem, mianowicie z trudności z czasem dostępu. Nie. Tam pojemność jest ogromna, tylko... Tak, nie, więc anioł jednak będzie cały czas w zasięgu. Będzie. W zasięgu. Cały czas będzie, tak, w zasięgu i to wszystko. Co jeszcze a propos tego anioła? Tak się zastanawiam, co może... Aha, bo ja wyczytałam, bo ja się przygotowałam do tego spotkania, więc wyczytałam, że według Kopalińskiego anioł to był ktoś jak gdyby poseł bogów, Boga. Więc ja myślę, że tak, nasi posłowie to na pewno aniołami nie są. To nie. Ale nie z kolei wszyscy. Trzeba mieć anielską cierpliwość, żeby ich wysłuchać, prawda? Tak. I wydaje mi się, że oni w związku z tym będą korzystać z tego anioła 2000. Bo po prostu jest takie powiedzenie, gdzie, to znaczy każdy poseł, gdzie diabeł nie może, tam anioła pośle. No tak, prawda? Poseł i w związku z tym, nie, no właśnie będą korzystać z tych aniołów 2000. Mm-hmm. I wydaje mi się, że wprawdzie my jeszcze nie Ameryka, nie mamy miasta aniołów, Los Angeles jeszcze daleko od nas, ale myślę, że będzie ich dużo. Tak jest. Z cyklu Kartki świąteczne wierszem pisane. Wiersz o ojcu Ambrożym, młodym wikarym z Polski Centralnej i o myślach, które nie dawały mu spokoju w Boże Narodzenie 99. Gdzieś w refektarzu biją zegary. Szósta. Już świta. Już gwiazdy gasną. Ojciec Ambroży, młody wikary, jakoś tej nocy nie może zasnąć. Właśnie przed chwilą wrócił z pasterki. 4 godziny. Życiowy rekord. Chce spać. Nie może. Jakieś rozterki nie dają spocząć sennym powiekom. Jakież to myśli spać mu nie dają w radosne Boże Narodzenie? Może to... troska o losy kraju, a może księdza gryzie sumienie. Może go młodzież trwoży rozpustą, może go smuci kryzys miłości, a może to tylko pierogi z kapustą w nieprzyzwoitej spożytej ilości. Może to skutki chandry porannej, a może to go tak bardzo smuci, że wczoraj rano podarł sutannę, może z kościelnym był się pokłócił. Padł na kolana ojciec Ambroży, wzniósł w niebo oczy spowite w smutek, ręce pokornie na piersi złożył i trwożnie spojrzał na swój komputer. Panie, wyszeptał, stworzenia wszystkie swojej miłością tarczą osłaniasz, zlituj się, panie, nad twardym dyskiem, bo mi skasuje wszystkie kazania. Z zarannej mgiełki wyjrzało słońce, i głos się poniósł, nie wiedzieć skąd. Ja jestem całkowicie przygotowany do problemu roku 2000. Ojcze Ambroży, wesołych świąt. Szanowni Państwo, święta to taki moment, kiedy zaczynamy być dobrzy dla innych ludzi, nie tylko dla siebie. I robimy tak, że na przykład my staraliśmy się tak zrobić, żeby każdemu z biorących udział w tym
jakiś pseudonim na te święta dołożyć, jakąś taką świąteczność mu do nazwiska dołożyć, taką świąteczną zapowiedzią otoczyć, troską, miłością, radością, szczęściem. I teraz jest pewien problem, proszę Państwa, ponieważ ja mam taką zapowiedź. Państwo się możecie zdziwić przy niej bardzo, ale uwierzcie mi Państwo, że została uzgodniona ta zapowiedź z artystką, która wystąpi za chwilę. Mało tego, z treści zapowiedzi wywnioskujecie Państwo, że na pewno była uzgodniona z nią. Przed Państwem Herod Baba Krainy Łagodności Elżbieta Adamiak. Za mąż miała wyjść. Suknia coraz bielsza, welon coraz dłuższy, wchodzi do kościoła biała noc. Niebo śniegiem pruszy, chciałoby nas wzruszyć. Zabrał ją świt. Niebo śniegiem pruszy, chciałoby nas wzruszyć. W chwili, gdy wychodzi za mąż wigilijna noc. Niebo śniegiem pruszy, chciałoby nas wzruszyć. W chwili, gdy wychodzi za mąż wigilijna. Chodzą po nim ludzie i marudzą, że znów błoto. Nawet nikt nie widzi, że dzień taki smutny stracił noc i wciąż jest sam. Niebo śniegiem pruszy, chciałoby nas wzruszyć. W chwili, gdy wychodzi za mąż wigilijna noc. Niebo śniegiem pruszy, chciałoby nas wzruszyć. W chwili, gdy wychodzi za mąż. Pani Mario, tak. W związku z tym, że pani ma najbardziej świąteczne z żeńskich imion, tak. Ja mam do pani kilka spraw związanych ze świętami, a dokładniej z kolegą, który niestety towarzyszy mi co jakiś czas w naszych świątecznych występach.
Chciałem panią zapytać o to, jaki jest Diabeł 2000? Mnie się wydaje tak, że ten diabeł po prostu, wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach, więc zajmijmy się szczegółowo. Pierwsze, moim zdaniem, diabeł 2000 nie będzie mieć kopytek, proszę państwa. Zrezygnuje z kopytek. Dlaczego? Bo kopytka są bardzo niezdrowe i przejdzie na kiełki przynajmniej. Ale to nie takie jak wampir, nie. To się zgadza, ten ma. Tak, tak. Kiełki, to tak. Nawet ma kły, ja bym powiedziała, tak, do tego stopnia. Poza tym jednak ten diabeł 2000 będzie bestia piękny. Piękny. Ale tak, naprawdę. Jak to piękny? No, piękny i przepraszam, piękny i basta, o tak to powiem, piękny i basta. To może tak rzeczywiście jest sprawa dalekiej przyszłości, pani Mario, bo zobaczymy. U nas prawie okazuje się, że piękny nie musi być ładny, to przecież widzimy w telewizorze, więc mężczyzna nie musi być brzydki, to jest prawda. Dobrze, a niech mi pani powie jeszcze, czy, bo my mamy ostatnie takie wiarygodne informacje o tym, jak wygląda diabeł, tak. To mamy jeszcze ze średniowiecza i to już się troszkę zdezaktualizowało, ten diabeł 2000, jest duża szansa, że będzie inaczej wyglądał. Czy naprawdę on musi być chudy i starszy? Ja liczę, że ponieważ jednak na tych kiełkach będzie, no to ciałka nie nabierze nasz pan tutaj Andrzej. To jest pytanie, które nurtuje wiele pokoleń, między innymi aniołów. Gdzie diabeł nie może? No, to tam pośle anioła. Aha. Tak, bo może wszędzie, ale jeżeli już naprawdę nie, to gdzie diabeł nie może, tam pośle anioła, tak mi się wydaje. Bardzo pani dziękuję za przyjemność spotkania ze mną i za przykrość spotkania z moim kolegą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maria Czubaszy. Teraz z dużą przyjemnością zapowiadam artystów zaprzyjaźnionych z nami, więc również wystąpią i w święta. Też stworzą pewne postacie tych jasełek, bowiem jak państwo ich zobaczą, to od razu być może przypomną sobie państwo taki obrazek, który zawsze jest gdzieś tam w okolicy Bożego Narodzenia prezentowany, że tam stoją ci pastuszkowie, owieczki, baranki, to wszystko i między nimi stoi zawsze jakaś mała dziewczynka z takimi złożonymi rączkami i mały chłopczy. Małgorzata Zwierzchowska, Olek Grotowski. Na świecie bez wątpienia, za krawędziami nieboskłonu, wyspa Bożego Narodzenia, bez atomowych poligonów, inna od wszystkich innych krajów, upalna choć bogata w śniegi, ma w sobie jakby coś z Hawaju i ma też jakby coś z Norwegii. Lasy palmowo-bambusowe pachną przygodą i wanilią, a inne lasy choinkowe pachną nartami i wigilią. Każdy tam wszystko ma co trzeba, bo w tych bajecznie pięknych lasach rosną chlebowce pełne chleba oraz masłowce pełne masła. Stoją ule pełne miodu, więc można najeść się do syta. I od zachodu aż do wschodu słychać w tych lasach dźwięki gitar. Widuję nierasową wyspę, ostatnio często też mi śni się. Więc informacje me są ścisłe i nie ma błędów w jej opisie. Ma rzeczywiście plażę wąską, palmy, choinki, czyste fale
ale ta wyspa nie jest polską. Więc co bym tam robiła stale? Zaraz narodzi się Pan Jezus. Dziś, kiedy spojrzeć na kościoły, te bazyliki, te katedry, na morzu grzechu jak okręty, to prawie nie do uwierzenia, że zaczynali od stajenki. Stajenka, wiadomo, rzecz święta, ale to nie był nadmetraż i wraz uklękli w adoracji. Pastuszki, a przy nich królowie. Kwarcowy stożek feudalizmu przecięła rysa demokracji. To fajnie, jak tak wszyscy równi przy żłobku wraz się ustawili. Osioł, pastuszek, baran, władza. To wtedy ładnie wyglądało, a dzisiaj łatwo się pomylić. Pleje się historią. Święta historia narodzenia Pana, centrum tryptyku, narodzenie i adoracja. To święta historia, Pan Jezus i Maryja. Akurat w same święta Bożego Narodzenia zachciało się królowi narodu przeliczenia, więc ruszył do Betlejem z Maryją Józef stary, a potem do stajenki, gdzie z osłem wół do pary. Ej! Bieda mój Józefie, narzeka Boża Matka. Ej! Co to za Wigilia, bez ryby, bez opłatka. W zgryzocie i zmartwieniu narodził się Jezusek, by świat pobłogosławić. Rozkopał się z pieluszek anieli na trzy głosy, kolędy mu śpiewali, a potem pastuszkowie przynieśli koszyk malin, a na koniec trzej królowie oddali mu swe mienie. I tak to się odbyło, Jezusa narodzenie. To święta historia, Pan Jezus i Maryja. Od Boga ten sakrament na wieki wieków. Bracia, chodźcie jeno. No chodźcie no. Chodźcie, chodźcie. Zobacz. A to co to jest za teatrzyk kukiełkowy, przepraszam? To jest grupa Mozarta, przebrana za trzech króli. No bo ich jest czterech, także za trzech króli to... Próbowaliśmy połączyć dwie legendy. Pokaż się państwu. Królewna Śnieżka. Proszę państwa, jest to jednakowoż na temat.
Ponieważ chcieliśmy zrobić tak, żeby z tej tradycji owszem skorzystać, ale w sposób taki wybiegający jakby w przyszłość. Na pewno przy okazji przemówień noworocznych będzie i świątecznych będzie o tym, że idziemy do Europy. Proszę Państwa, to już w tej chwili nie sztuka iść do Europy. No idziemy dalej, idziemy w kierunku Hollywoodu, Disneya. I w związku z tym, że już weszliśmy niechcący w Królewnę Śnieżkę i w te opowieści kiedyś tak lubiane przez dzieci, co niestety może się z tym wykonaniem skończyć, to zaprezentujemy Państwu. To jest prapremiera światowa. To jest wydarzenie na dużą skalę. To będzie takie misterne połączenie polskiej tradycji, tradycji świątecznej z doświadczeniami Walta Disneya. Przed Państwem Królewna Śnieżka z całym dworem. O, i z krasnoludkami. Jeszcze ukaże się oczom Państwa Matka Królowa. Królowa Matka chyba, czy... No teraz ty wybrnij, proszę. Królowa Śniegu, tak może. W cichą noc, w duży mróz, dwa wielbłądy, osiołek i wóz. Oj, zadbał Pan Bóg o przejezdność dróg. Stróżuje u drzwi, oj, popatrzże sam, co dla ciebie mam. To jest czekoladka z portretem Puchatka i marchew, która ma dużo witaminy A. Się baw, oj, zabaw, mam moc na tę cichą noc. Jezusku, spróbuj tak, że każdy chłopiec oraz prawie każdy ptak. Czy słowik to, czy kos? Gdy jest mu dobrze, to wydaje z siebie taki głos. Więc myślę sobie, czy masz przecie mały Bóg? Czy ci wypada gwizdać z nami? Bo jeśli chcesz, to też byś mógł jeszcze ściągnąć z chmur i złączyć w jeden chór twojego tatę z majestatem oraz jego dwór. Państwo tu teraz mogą sobie zaistnieć. Telewizja was pokazuje, wy gwiżdżcie. Każdy gwiżdże czym może. Można ptaszki naśladować. Albo kto co umie naśladować. Ostatnia szansa, za chwilę zacznę śpiewać tekst. Czy słowik to, czy kos? Tak gwiżdże każdy chłopiec. Każdy kiosk. Proszę Państwa, mam jeszcze jedną kartkę świąteczną. To jest kartka z pozdrowieniami dla Państwa. Myśleliśmy, że będzie dzisiaj z nami, ale nie mógł dojechać i w związku z tym zadedykował Państwu swój wiersz, Wojciech Młynarski, który pozwolił mi odczytać na koniec serdecznymi pozdrowieniami dla Państwa.
Jeśli państwo pozwolą, to teraz przeczytam. Wiersz na Boże Narodzenie. Takie prościutkie przemyślenie na święta w głowę mi się wwierca, że każde Boże Narodzenie to jest pytanie o stan serca. Gdy złączy nas stajenka cicha, czujemy jedną chwilę małą, że nasze serce jeszcze dycha, że nie ze wszystkim nam stwardniało, że został mały punkt, szczelina, gdzie się choć jedna iskra złoci, od której nagle się zaczyna płomyk nadziei i dobroci. Spójrz, znowu mamy polat 7, w kolebce panna syna pieści, w krąg jest inteligencka bieda, ale stół biały wszystkich zmieści. Jest przy nim nas gromadka liczna i chociaż goło, lecz wesoło i twoja matka, jakaś liczna, ściska się z tobą pod jemiołą. Pamiętasz to? Poczułeś dreszcze? To znaczy, że nie zginiesz w tłumie. Wzruszyłeś się? Pożyjesz jeszcze i sercem parę spraw zrozumiesz. Bo jest w tym chyba jakaś racja, że święta w białych pól kobiercu to jest magiczna operacja czyniona na otwartym sercu. Z tym sercem zawsze stara bida, stwardniałe, zimne, ciężko chodzi, więc taki zabieg mu się przyda na święta, gdy się Chrystus rodzi. Nim się kłopotów zwali tyle, co zawsze były, są i będą, otwórz swe serce i na chwilę spróbuj podleczyć je kolędą. Wojciech Młynarski. Niebieski panie, dyrektorze, nim się pojawi pierwsze danie na wigilijnym białym stole, znajdziesz coroczne moje podanie. Zamień mój żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie. Być może po mnie pozostanie tak popularne dziś niewiele. Nie jest tak trudno trafić z życiem między UNESCO a skup butelek. Więc nie ma sensu ni powodu, abym cię prosił o ratunek. To tylko moje małe sprawy, ty masz na głowie ten gatunek. Zamień mój żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie. Niebieski panie, dyrektorze, gdzieś między karp a śledź w śmietanie składam co roku, mimo wszystko to podniszczone już podanie. Zamień mój żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie. Zamień mój żal na bal, a sny pozamieniaj na dni. Dla ciebie to kwestia zmiany liter, dla mnie to życie.
No i ucieczka do Egiptu. Taka ucieczka bez wyżywienia, bez noclegu, bez możliwości powrotu, to dziś nazywa się wycieczka i kosztuje ze 3000 zł. Można uciekać, gdy nie ma granic, litr siana nic prawie nie kosztuje. Ładna pogoda, cień piramid i nikt o drogi nie blokuje. Wyposażyli trzej królowie, a właśnie, właśnie. No wiadomo, to ich dary, to z serca i z dostatku. Ale czy czasem to nie była? Czy czasem też ucieczka? Ucieczka od podatku? Play. Święta historia narodzenia Pana, skrzydło prawe, ucieczka do Egiptu. To święta historia, Pan Jezus i Maryja. Już podrósł Pan Jezusek, już umiał mówić mama, gdy zwołał żandarmerię, król Herod kawał chama i mówi, trzeba wyciąć chłopaków z Betlejemu. Bez folgi, bez litości, przyrżnijcie fest każdemu. Gdy Józef się dowiedział, co się to będzie działo, władował na osiołka rodzinę świętą całą, a osioł choć leniwy podreptał dryptu dryptu. I tak to się odbyła ucieczka do Egiptu. To święta historia, Pan Jezus i Maryja. Od Boga ten sakrament na wieki wieków. Amen. Stop. Dni prawie 7. Bóg świat stwarzał. Nie moja sprawa, nie mnie dociekać. Ale wydaje mi się, że niedawno wrócił do tworzenia i stworzył pilota do każdego jednego człowieka. A diabły już się cieszą. A diabły o czym mrużą? Toć wieki całe, piekło marzyło tylko o tym, by przemyt kwitł, kontrabanda. To niezła cena, flaszka za 3 piloty. Ludzie, nie sądźcie ludzi, a nawet polityków nie wyzywajcie od debili. To Bogu ducha winni ludzie, piloty im się pogubili. A czemu, skoro tak, to w dzień Bożego Narodzenia każdy satrapa czy szantrapa na dobre się odmienia. I czemu każdy ma uśmiechniętą i duszę, i ryjek? Otóż ten dzień, dzień Bożego Narodzenia, to dzień wymiany bateryjek. Thank you.
Załóż radości wielkiej sercu memu. Li, 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 la, wielki królewiczu. Li, 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 la, niebieski dziedzicu. Li, 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 li